10 najdroższych stadionów w Europie. Allianz Arena, stadion piłkarski w północnej części Monachium w Niemczech. Od sezonu 2005-2006 swoje mecze rozgrywa na nim Bayern Monachium, a także reprezentacja Niemiec. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich na świecie. Nazwa stadionu pochodzi od jednego z jej sponsorów, niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Allianz. Podczas rozgrywek Ligi Mistrzów z powodu przepisu UEFA mówiącego, iż w nazwie stadionu nie może być nazwy sponsora, stadion przyjmuje nazwę Arena Monachium. Allianz Arena była jednym z głównych stadionów mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006 roku. 19 maja 2012 roku został rozegrany mecz finałowy Ligi Mistrzów sezonu 2012 między niemieckim klubem Bayern Monachium a Anglią. Chelsea. W rzutach karnych zwyciężyła Chelsea, stadion pochłonął aż 380 milionów dolarów. Donbas Arena, stadion w Doniecku na Ukrainie. Swoje mecze rozgrywa na nim klub piłkarski Szachtar Donieck. Jest jednym z obiektów piłkarskich, na których odbyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Uroczyste otwarcie stadionu, uświetnione m.in. koncertem Beyoncé, odbyło się 29 sierpnia 2009 roku. Budowę stadionu Donbas Arena ufundował znany ukraiński biznesmen Riyad Achmetow. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów piłkarskich w Europie Wschodniej. W 2014 roku wyłączone z eksploatacji na skutek szkód powstałych podczas działań wojennych w Donbasie. Otwarcie nastąpiło w symbolicznym dniu 29 sierpnia 2009 roku w czasie ukraińskiego święta Górnika, będącego również świętem Doniecka. Pierwszy mecz klubu piłkarskiego Szachtar Donieck oraz obołoń kijów zakończył się zwycięstwem 4 do 0 gospodarzy w ramach ukraińskiej ekstraklasy. Jak na większość w większości stadionu w Europie istnieje możliwość zwiedzania stadionu na prawach wyłączności z dostępem do stref stadionu zwyczajowej niedostępnych. Projekt stadionu w Doniecku istniał długo przed przyznaniem Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012. Właściciel stadionu zaplanował obiekt tak, aby bez przerwy przynosił dochód i był codziennie użytkowany. Są tam restauracje, biura i te podobne. Koszt stadionu to 400 milionów dolarów. Odkrycie Arena. Stadion piłkarski w Moskwie w dzielnicy Tuszyno. Budowa stadionu została sfinansowana przez rosyjskiego biznesmena Leonida Fieduna, wiceprezesa przedsiębiorstwa Łukoil oraz głównego akcjonariusza klubu piłkarskiego Spartak Moskwa. Budowa obiektu rozpoczęła się w październiku 2010 roku. A jego otwarcie miało miejsce 5 września 2014 roku. Jego docelowa pojemność miała wynosić 44 tysiące miejsc. Planowany koszt stadionu oceniany był początkowo na 340 milionów dolarów, jednak w lutym 2013 roku prezes klubu potwierdził w wywiadzie, że kwota ta może wzrosnąć nawet do 500 milionów dolarów. W chwili ukończenia stadion spełnił wymogi dla czwartej kategorii w kategoryzacji stadionów przez UEFA. Był on także jedną z aren piłkarskich w czasie rozgrywek mistrzostw. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku nie pochłonął 500 milionów dolarów, ale jedynie 420 milionów dolarów. Kazań Arena, stadion piłkarski położony w rosyjskim Kazaniu, będący nowym stadionem miejscowej drużyny piłkarskiej Rubin Kazan, zastępując dotychczasowy stadion centralny. Na obiekcie odbyły się zawody w ramach Uniwersiady w roku 2013, mecze Mistrzostw Świata 2018 oraz Pucharu Konfederacji w 2017 roku. Ponadto odbyły się tam również Mistrzostwa Świata w pływaniu w 2015 roku, gdyż w skład kompleksu wchodzi również Pałac Sportów Wodnych z dwoma, basenami olimpijskimi. W dniu 31 stycznia 2013 roku ogłoszono, że stadion będzie nosił nazwę Kazan Arena. Kosztował Rosjan 450 milionów dolarów. Aviva Stadium Stadion sportowy położony w Dublinie stolicy Irlandii, który ma pojemność 51 700 widzów. Stadion jest budowany na miejscu starego obiektu, który został rozebrany w 2007 roku i tak jak poprzedni, jest własnością dwóch irlandzkich związków sportowych. Irish Rugby Football Union oraz Football Association of Ireland. Decyzja o przebudowie starego stadionu zapadła, gdy nie zrealizowano planów budowy dwóch nowych stadionów. Stadion jest pierwszym i jedynym w Irlandii, który spełnia kryteria elit według UEFA i dlatego mógł organizować w 2011 roku finał Ligi Europy. Był on również gospodarzem Pucharu Sześciu Narodów w Rugby Union, a także organizatorem regularnych międzynarodowych spotkań reprezentacji Irlandii w rugby oraz w piłce nożnej. Począwszy od sierpnia 2010 roku. Bez wątpienia jest to jeden z najładniejszych stadionów w Europie. Koszt budowy to 460 milionów dolarów. PGE Narodowy, wielofunkcyjny stadion sportowy znajdujący się przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego i 1 w Warszawie. Został wybudowany w latach 2008-2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed Piłkarskimi i Mistrzostwami Europy 2012. Został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012 roku. Posiada czwartą najwyższą kategorię w klasyfikacji UEFA. Na trybunach znajduje się 58 500 miejsc, w tym 4600 miejsc o podwyższonym standardzie oraz 69 lóż. Stadion narodowy, już w fazie projektowania, otrzymał charakter typowo piłkarski, dlatego też zaplanowano tu organizację najatrakcyjniejszych z komercyjnego punktu widzenia meczów ligowych warszawskich klubów Legii Warszawa oraz Polonii Warszawa. Prezes Polonii Warszawa Józef Wojciechowski otrzymał zapewnienie od Narodowego Centrum Sportu, że mecz z ówczesnym liderem Ekstraklasy Śląskiem Wrocław zostanie rozegrany za rabatową cenę 100 tys. zł. Później jednak się okazało, że obiekt nie jest przystosowany do rozgrywek pomiędzy polskimi zespołami ze względu na brak możliwości ustawienia barierek oddzielających kibiców oraz braku systemu łączności. Wojciechowski uznał Narodowe Centrum Sportu za niewiarygodne w biznesie argumenty, które okazały się być przyczyną odwołania meczu Groteską. Jako, że takie usprawnienia można w krótkim czasie zaimplementować. 23 maja 2013 roku Komitet Wykonawczy UEFA przyznała Stadionowi Narodowemu organizację piłkarskiego finału Ligi Europy w 2015 roku. Stadion był jedyną z aren na Mistrzostwach Europy 2012. W czasie trwania tej imprezy na Stadionie Narodowym rozegrano trzy spotkania fazy grupowej, w tym mecz otwarcia pomiędzy Polską a Grecją wraz z oficjalną ceremonią, a także ćwierćfinał i półfinał. Finał. 13 sierpnia 2014 roku na stadionie narodowym odbyła się ceremonia i mecz otwarcia siatkarskich mistrzostw świata. W czasie inauguracji padł rekord kibiców obecnych na meczu siatkarskich mistrzostw świata. 24 sierpnia 2017 roku na stadionie narodowym odbyła się ceremonia i mecz otwarcia siatkarskich mistrzostw Europy. 15 lipca 2012 roku odbył się siódmy superfinał rozgrywek futbolu amerykańskiego, czyli finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Stadion kosztował 570 milionów dolarów. Jak już tyle wywalili, to mogliby się postarać i zrobić coś ładnego, a nie taką bryłę. Emirates Stadium. Stadion piłkarski położony w północnym Londynie, na którym od sezonu 2006-2007 mecze rozgrywa drużyna Arsenal. Oddany do użytku w lipcu 2006 roku, stadion ma wszystkie miejsca siedzące, a jego całkowita pojemność wynosi 60 355 miejsc, co czyni go drugim co do wielkości obiektem w Premiership. Koszt areny to 740 milionów dolarów. Stadion Olimpijski Fiszt. Stadion sportowy w Soczi w Rosji, wybudowany z myślą o zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014, których organizacją Komitet Olimpijski powierzył Soczi 4 lipca 2007 roku. W trakcie tych igrzysk obiekt gościł ceremonię otwarcia i zamknięcia. Obiekt był także jedną zarejestrowaną Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku, których organizacja przypadła Rosji oraz Pucharu Konfederacji 2017. Trybunę stadionu wzdłuż. Są zadaszone, a jego pojemność wynosi 45 460 widzów, zaś koszt budowy wyniósł 779 milionów dolarów. Stadion Olimpijski w Londynie. Wielofunkcyjny stadion w Londynie, w północno-zachodniej części. Miasta na terenie Parku Olimpijskiego. Został wbudowany w latach 2007-2011 z myślą o Igrzyskach Olimpijskich 2012, których był główną areną. Odbyły się na nim ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk oraz zawody w większości konkurencji lekkoatletycznych. Te same role pełnił również wcześniej Igrzysk Paralimpijskich. Estetyka obiektu bywa przedmiotem krytyki. Stadion prezentował się znacznie ubożej od pierwotnie prezentowanych koncepcji. Innym mankamentem był również fakt zadaszenia jedynie 60%. Widowni. Po igrzyskach planowana była przebudowa obiektu i przekazanie go jednemu z londyńskich klubów piłkarskich. Zgodnie z tymi planami w marcu 2013 roku podjęto decyzję o dodaniu stadionu pod opiekę klubowi West Ham United, który podjął się odpowiedniej przebudowy areny. Klub rozpoczął rozgrywanie swoich spotkań na odpowiednio przebudowanej arenie. W 2017 roku obiekt był areną lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Koszt budowy to 800 milionów dolarów i nie wiem o co im chodzi. Mi się bardzo podoba ten stadion. Ogólnie lubię otwarte stadiony bez zadaszenia, choć wiem, że w Anglii to raczej sprawdza się średnio. Wembley Stadion sportowy znajdujący się w Londynie w dzielnicy Wembley jest narodowym stadionem Anglii i powstał w miejsce starego Wembley, który stał w tym miejscu od 1923 roku do 2003. Nowy Wembley otwarto w 2007 roku, a pierwszy mecz na nim odbył się 24 marca 2007 roku. Jego pojemność to 90 tysięcy miejsc, co czyni go drugim największym stadionem w Europie zaraz po Camp Nou w Barcelonie. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Pod murawą stadionu w jej centralnym punkcie na głębokości kilku metrów umieszczona została tzw. kapsuła czasu, w której zachowano na pamiątkę m.in. fragment murawy starego Wembley oraz DVD z nagraniem finału Mistrzostw Świata. Wembley był gospodarzem finału Ligi Mistrzów w 2011 oraz 2013 roku. Podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku Wembley był główną areną rozgrywek piłki nożnej. 28 października 2007 roku odbył się tu pierwszy w historii poza terytorium Ameryki Północnej oficjalny mecz amerykańskiej ligi futbolowej NFL zmierzyły się ze sobą drużyny New York Giants i Miami Dolphins, koszt budowy stadionu to. czekajcie policzę zera, 1,5 miliarda dolarów będzie areną finału rozgrywanego w wielu miastach euro 2020.